YouTube bombowe metamorfozy, czyli jak zrobić coś z czegoś. Albo z niczego, albo coś przerobić, albo coś zrobić dobrze. Z niczego. Tak, w tym odcinku metamorfoza garażu, miejsca imprezowego, miejsca, gdzie bardzo mile spędzisz czas. Albo graciarni. Albo graciarni, ale jest graciarnia, też jest graciarnia. Mniejsza. Mniejsza, tak. Mów. Ale co mam powiedzieć? Tam jest Marek perkusista. Proszę bardzo. Zmęczony Marku, zagraj. Brawo, to jestem. Brawo. Nie dość, że talent do budowlanki, to jeszcze talent do instrumentów. No dobrze, ale tak całkiem poważnie. Projekt przed nami, kolejny. Tym razem piękny garaż. A z garażu będzie łabądź. Ja chcę do domu. Nie chcę tam się naprawdę. Myślałem, że będzie piękny garaż z garażu. Nie, nie będzie, nie będzie z garażu. Tu będzie domek letniskowy w stylu loft. Motywem przewodnim cegła i drewno. Zobaczycie, jak to będzie ładnie wyglądało. Na tą chwilę wygląda jeszcze lepiej. Musimy tutaj zabudować te nadproże nad garażem. Oddzielona będzie część ogrodowa. Będzie część ogrodowa, tu będzie część zamknięta i będzie taka właśnie część imprezowo, logistyczno, alkoholowa. Nie, nie można, bo przeciwdziałamy alkoholizmowi, tak Marku? Będę się zaraz napić. A ta brama, będzie tu taka brama, czy tego nie będzie? No tu jest brama, proszę. Jest. O nie. I zostanie? Wyrywa się. Tak jest. No i cóż, bierzemy się do pracy. Choć jutro. To tyle, tak? To tyle. No to tyle kwestią startu. Dzięki. Marian, coś powiesz? Nie, no to za chwilę będziemy widzieć efekty i pokoje. Ale jak za chwilę? Za rok. No godzinę mówiłeś, że to zajmie. No tak, no to dobra. To nara tym razem. To nara. Widzieliście to, jak to pięknie wygląda na samym początku. Jesteśmy przy końcowym efekcie. Mam nadzieję, że spełniliśmy wymagania przede wszystkim klientów, a nie było łatwo. Był on i była ona i była bitwa. On chciał imprezownię, ona chciała graciarnię na swoje sprzęty ogrodowe. I co? Połączyliśmy. Było dużo wyrwanych włosów, zagwozdek typu takiego, co tutaj zrobić? No, ale wybrnęliśmy chyba z tego i powiedzieliśmy tak, że podzielimy to pomieszczenie na dwie części. Jedną ogrodową, drugą właśnie tą imprezową. Jedna trzecia na ogród, dwie trzecie oczywiście na imprezownię. Także przy deszczowej pogodzie można kominek sobie rozpalić, można sobie bardzo swobodnie usiąść, wypić wineczko albo spirytus. Piwko. Nie, oni lubią śliwowice. Bo śliwowicy jest bardzo fajnie, nie? No i cóż, zaczęliśmy od niczego i zaproponowaliśmy z Markiem, że zastosujemy, ponieważ mają styl taki loftowy, urządzimy również to pomieszczenie w stylu loftowym, czyli połączymy naturę z cegłą, z drewnem naturalnym, cegłę położymy na ścianie. Oni mówią, ale jak wy to zrobicie? Jak możecie podzielić? Przecież to jest brama. Brama się zamyka i jak? Jak ścianę postawicie? My nie postawimy? Dlatego brama się teraz nie zamyka i nie otwiera. No właśnie, bo ma być imprezownia. Położyliśmy, oczywiście na podłodze położyliśmy cegłę, klepisko tak zwane. Cegła notabene nie stara,
a kupiliśmy nową cegłę, żeby też zaoszczędzić, nie robić niepotrzebnych kosztów. I resztę cegły położyliśmy, wykończyliśmy w tle jako ścianę. Do tego oczywiście mieli starą kozę powojenną, tak de facto przyjechała ona z gór, także też kawałek historii jest tutaj wpisana. Również dwie stare lampy naftowe, piękna stara skrzynia. No i oczywiście ta lamelowa ściana. To jest, że tak powiem, też nasz taki patent. Ona robi niesamowite wrażenie. W związku z tym, że z której strony się idzie i pada na nią światło, jest taki efekt 3D. Zastosowane nowoczesne lampy, ale w starym wykonaniu, jak widać po lewej i po prawej stronie. Mam nadzieję, że ta odsłona Wam się bardzo podoba. Jeżeli tak, dziękujemy za przyszłe subskrypcje, za łapki w górze. Oczywiście czasami komentarz też mile widziany, na ten zły i na ten dobry również jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Jest to dla nas oczywiście nauka z każdej strony. No i tyle. Marku? Idziemy pić? Idziemy. Na razie. Cześć. Jeszcze to nie cześć, zapomnieliśmy o jednej rzeczy, ponieważ szefowa powiedziała, że w ramach rekomendacji jesteśmy w stanie, daje nam ten projekt do nagrania, ale nie pokazałbym jej części tej właśnie ogrodowej. Sorry. Idziemy, chodźcie, zobaczcie, co tam się dzieje. No i tu jest oczywiście królestwo szefowej, jej graty ogrodowe. Przepraszam, jej narzędzia twórcze do ogrodu, źle się wypowiedziałem. No i wykorzystaliśmy resztę jeszcze desek jako obwód tej ściany. To też bardzo fajnie, bardzo ciepło wygląda. Futryna oczywiście w drewnie. Założyliśmy parapety z płyty wiórowej, bardzo ładnie komponujące się do okien. Również klepisko. No i przynajmniej jest ta część spójna, zachowana, opony, wszystko, lampeczki, można sobie się tu schować i tak dalej. Panie Piotrze, pozdrawiam, jak będzie Pan uciekał przed szefową, tu się można zawsze schować się za tymi oponami i to tyle. No i chyba, Marek, na ten koniec byłoby wszystko, czy coś jeszcze dodasz? Wszystko. Jak zwykle ty tyle gada, że naprawdę ja nie mogę, wiecie? A, idę się napić. Na razie, trzymajcie się, cześć. Idziemy już? To idziemy. No to co, Mareczku, to my kończymy dzisiaj imprezę. Wineczko, proszę bardzo, dostaliśmy od właścicieli. Takie słodkie? Nie, wytrawne. Także zaczynamy. Zimno leje, dawaj kieliszka. A, wy już tam, adios, was już nie ma. Na razie, to jest teraz nasza impreza. Pa, zamykam.